Dzień dobry, witam w liberalnej niedzieli. Dzisiejszy program pod tytułem Pruszków kontra Wołomin, czyli powiem, dlaczego w sprawach sądownictwa nie popieram ani PiS-u, ani lewicowej opozycji. Ten temat wałkowany właściwie od dłuższego czasu do znudzenia, chociażby w Studio Polska, gdzie jest ta narracja no, stricte pisowska, prawda, że PiS dobry, sędziowie źli. Z kolei w mediach opozycyjnych dokładnie na odwrót. Wielu osobom właściwie dawno temu już się znudził. No ale temat tak naprawdę jest poważny, tak? No, mamy zupełny klincz, mamy w tej chwili właściwie dwa równoległe systemy sądownictwa. Jeden popierany przez PiS, oparty o pisowskie ustawy, o pisowski Trybunał Konstytucyjny, co do których legalności, no, można powiedzieć bardzo delikatnie, mamy duże wątpliwości. Z drugiej strony mamy sądownictwo platformersko-lewicowe, osoby, które po prostu chciałyby, żeby było tak, jak było. Z tego wywiązała się właściwie wojna gangów. Ja tego określenia użyłem także właśnie w jednym z programów Studio Polska, świadom tego, że oczywiście tam narracja będzie sprzyjała jednemu z tych gangów. Mówię, w mediach opozycyjnych byłoby na odwrót, ale mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w sądownictwie jest tak, jak gdyby była mafia pruszkowska, która chce, żeby było tak, jak było, i mafia wołomińska, która chce, żeby było tak, jak było, tylko że teraz władzę nad sądownictwem ma mieć PiS. Zacznijmy od tego. Reforma sądownictwa jest naprawdę bardzo potrzebna. Sądy w Polsce działają fatalnie, mamy mnóstwo niesprawiedliwych wyroków i rzeczywiście także za Platformy system ten był całkowicie patologiczny i upolityczniony. Natomiast oczywiście rozwiązaniem upolitycznienia sądów przez Platformę Obywatelską i Lewicę nie jest ponowne upolitycznienie przez PiS. Zwłaszcza za pomocą łamania prawa, łamania zasad etycznych, łamania poczucia sprawiedliwości. Zły sędzia PO-wski będzie tak samo zły jak zły sędzia PiS-owski. Sędzia zależny od polityków PiS będzie tak samo zły jak sędzia zależny od polityków Platformy Obywatelskiej czy Lewicy. Musimy tutaj zwrócić uwagę, oczywiście, mamy rzeczywiście kompletny podział społeczeństwa w mediach, mówię, w mediach propagandowych, reżimowych, prawda, i że ten temat jest uwałkowany w TVP Info, teraz nowy program Kasta, ale w TVN-ie jest dokładnie to samo, tylko że Arybur. W Gazecie Wyborczej jest dokładnie to samo, tylko że Arybur. Więc przyjrzyjmy się winom zarówno Platformy Obywatelskiej, Lewicy i tej starej sędziowskiej kasty, jak i winą PiS-u i tej nowej sędziowskiej kasty. Platforma Obywatelska, no, pod koniec swoich rządów popełniła, złamała konstytucję, wybierając nadmiarowo dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiste złamanie prawa, nawet ten platformerski, wtedy jeszcze Trybunał Konstytucyjny, uznał to za niekonstytucyjne. Politycy Platformy Obywatelskiej mieli bardzo bliskie związki polityczne z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Przecież pan Rzepliński robił właściwie wszystko pod dyktando Platformy Obywatelskiej. Polityczne związki były także między rządem a sędziami już sądów powszechnych. Wiedzieliśmy przecież o sądach na telefon. Skandaliczna sytuacja, niedopuszczalna. No, mnóstwo haniebnych wyroków, niesprawiedliwych wyroków w sądach powszechnych, ale także w Trybunale Konstytucyjnym. Już jak Platforma straciła władzę, ale jeszcze miała w swoich rękach Trybunał Konstytucyjny, był przecież ten haniebny wybryk, bo wyrokiem trudno to nazwać, wybryk Trybunału Rzeplińskiego, który bandycką kradzież pieniędzy z OFE uznał za zgodną z konstytucją. No, oczywiście sądy działały w sposób
bardzo przewlekły, w sposób bardzo biurokratyczny. No a co robią dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej? No, Platforma Obywatelska to partia uzależniona od dyktatu Berlina i Brukseli, więc lata tam właśnie na skargi do Berlina, do Brukseli. No ale PiS wcale nie lepszy. Tak jak Platforma sobie nielegalnie wybrała dwóch nadmiarowych sędziów, tak PiS wybrał sobie nielegalnie tak zwanych dublerów, tak? To jest akurat bardzo poważna implikacja, ponieważ to oznacza, że wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego od tego czasu są nieważne. Nieważne są zarówno te, w których uczestniczyli dublerzy, jak i nawet te, w których nie uczestniczyli od czasu, kiedy nielegalnie właśnie wybrano sędzię Przyłębską na rzekomo prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tamten wybór był po prostu nielegalny, ponieważ uczestniczyli we wskazaniu kandydatów osoby, uczestniczyły tam osoby, które nie były sędziami, więc można podważyć wszystkie te wyroki, bo to prezes Trybunału wyznacza składy orzekające. A skoro prezesa nie ma, no to jak można mówić o wyrokach? To oczywiście bardzo niedobrze z punktu widzenia stabilności prawa. Wiele zresztą z tych, no raczej właśnie nielegalnych wyroków było słuszne. No przecież bardzo dobrze, właściwa była interpretacja tej grupy sędziów, która uznała za niekonstytucyjny artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń, ten, który naruszał swobodę zawierania umów. No ale to oczywiście nie koniec nielegalnych działań właśnie PiS-u. No, nielegalnie wybrano Krajową Radę Sądownictwa. Już pomijając nawet fakt tego wyboru przez parlament, to nawet jak się okazuje, PiS złamał własne procedury. To, że nie chcą ujawnić tych list podpisów poparcia, no to dosyć jasno pokazuje, że oni po prostu byli tak bezczelni i tak pewni siebie, że nie przestrzegali nawet własnych procedur. I o to, właściwie tylko o to chodzi z tym nieujawnianiem list podpisów. Gdyby tam nie było żadnych niespodzianek, żadnych nielegalnych działań, to już dawno, żeby choćby po to, żeby zamknąć usta Gazecie Wyborczej czy TVN-owi, już dawno by te podpisy ujawnili. No, skandalicznym działaniem PiS-u było połączenie funkcji prokuratora generalnego z Ministerstwem Sprawiedliwości. To jest rzeczywiście patologia, która no po prostu nie powinna mieć miejsca. Wpływy polityczne, wpływy rządu na postępowania prokuratorskie są niedopuszczalne, a teraz są zupełnie od kilku lat usankcjonowane prawnie. A czy coś się poprawiło? No nic się nie poprawiło. Sądy działają jeszcze gorzej, jeszcze bardziej powolnie. Jeszcze więcej wiemy o wpływach politycznych. No i mamy teraz właśnie te hucpy, prawda, z postępowaniem tego pana sędziego, co podarł jakieś uchwały, no właśnie dlatego, że on jest jednym z tych, których wybór do KRS-u jest delikatnie mówiąc, wątpliwy. Fakt, że mamy teraz ten spór pomiędzy Sądem Najwyższym i uchwałą Sądu Najwyższego. Mówię, Sąd Najwyższy tu absolutnie nie jest święty, natomiast rzeczywiście fakt, że PiS stara się nie uznawać tej uchwały, prowadzi do kompletnej patologii. O czym to wszystko świadczy? Świadczy to o tym, że PiS, który oczywiście trafnie zdiagnozował, że wymiar sprawiedliwości wymaga radykalnej reformy, wcale tej reformy nie chce robić, nawet jej nie rozpoczął. Zamiast tego zastosował sprawdzoną metodę teraz my, czyli ten właśnie TKM w sądownictwie, i próbuje przedstawić to jako reformę. A metody te same. Platforma robiła swoje spędy polityczne teraz w sobotę. PiS zrobił swój spęd polityczny. Po prostu wojna dwóch gangów. A co naprawdę należałoby zrobić w sądownictwie? No przede wszystkim oddać kontrolę nad sądownictwem, bo rzeczywiście sędziowie nie powinni być poza kontrolą, ale kontrola nad sądownictwem powinna nie być kontrolą
polityczną, a być kontrolą obywatelską. Musi być jawność, przejrzystość wszystkich procedur związanych z sądownictwem. Należałoby wprowadzić bezpośredni wybór albo sędziów, albo Krajowej Rady Sądownictwa. Do tego oczywiście należy usprawnić działanie sądów, parametryzacja, odbiurokratyzowanie, przyznanie asystentów. No, do tego potrzebna jest oczywiście, potrzebna jest jakaś funkcja dyscyplinująca sędziów, ponieważ jest tam mnóstwo osób, które sędziami być nie powinni. Sędziowie powinni odpowiadać karnie za swoje czyny, powinni odpowiadać dyscyplinarnie, ale powinni także odpowiadać karnie. No i tutaj należałoby wprowadzić jakąś procedurę analogiczną do procedury impeachmentu. Więc oczywiście sądownictwo dyscyplinarne jest potrzebne, tylko to nie może służyć temu, żeby dyscyplinować sędziów o jednych poglądach politycznych, a faworyzować tych o drugich. No, wreszcie wymiar sprawiedliwości to nie jest właśnie tylko kwestia sądownictwa. Sądy zajmują się mnóstwem niepotrzebnych spraw, ponieważ w ogóle mamy w Polsce biurokrację, potężną biurokrację. I sądy, chociaż sądy oczywiście nawet w państwie minimum są potrzebne, no to dzisiaj sądy zajmują 90% albo i więcej spraw, jakimi się zajmują, to sprawy, którymi w ogóle się państwo nie powinno zajmować, a skoro nie państwo, to również nie, to również i nie sądy. No, potrzebna jest także reforma polityki karnej, ponieważ niestety, ale dzisiaj prawo karne faworyzuje przestępców naprawdę poważnych zbrodni, tak? Morderca nie może być skazany na karę śmierci, bo z niezrozumiałych powodów ta została wykreślona z kodeksu karnego, natomiast ściga się mnóstwo zupełnie nieszkodliwych przewinień, które państwo uznało za nielegalne, tak? No, na przykład w odniesieniu do, nie wiem, hazardu. Słyszeliście państwo przecież o przypadkach, gdzie ludzie za grę w pokera są oskarżani, grożą im ogromne grzywny, a nawet wyroki pozbawienia wolności. No kompletna patologia, tak? No, czy czymś takim powinno zajmować się państwo? Nie, państwo powinno zajmować się ochroną życia, wolności, własności prywatnej i respektowaniem, i właśnie zapewnieniem respektowania dobrowolnie zawartych umów. No ale podstawa reformy wymiaru sprawiedliwości to powinno być oddzielenie sądownictwa od polityki. A dzisiaj jest właśnie stricte polityczna wojna dwóch gangów. Wojna Pruszkowa z Wołominem. I dlatego z żadną z tych stron nie staram się w najmniejszym nawet stopniu sympatyzować czy też utożsamiać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.